Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Schweigert Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś rozmawiamy na temat yy, tego, czy ziobro do yy, kosztował Jarosława Kaczyńskiego 26 milionów rocznie, bo tyle wynosi subwencja około 26 milionów rocznie wynosi subwencja. Dla prawa i sprawiedliwości wypłata subwencji jest warunkowana przestrzeganiem prawa, jeżeli chodzi o finansowanie partii politycznych. Złamanie tego prawa kosztuje utratę subwencji. Pisowcy startują na jednej liście z ziobr ziobrowcami. Ziobrowcy nie dostają subwencji, ale ich finansowanie kampanii obciąża konto Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. Szanowni Państwo, w związku z tym. Wstawienie tego pytania, czy PiS dostanie rekoszetem przez taśmy ziobrystów, to jest pytanie, które zadała pani redaktor Klaudia Zawistowska na łamach portalu. Na temat jest bardzo zasadne. Zanim przejdziemy dalej, szanowni państwo, polecę książkę pani Izabeli Pek, którą wydaliśmy jako Instytut Zarządzania Informacją. To jest książka, szanowni państwo, o PiSie. PiS od tyłu i od przodu, a dokładniej życie towarzyskie i uczuciowie w PiS. Tak to można zatytułować. No i oczywiście tytułowa, fascynująca historia relacji pani Izabeli Pek z panem Andrzejem Dudą, który niczym nagrzany na 100 lat, po prostu korespondował z modelką byłą przez trzy lata, między rokiem 2015 kwietniem a początkiem 2018. Powiem Państwu, że co jakiś czas przestaję się dziwić. Jak o ile się dziwiłem temu, to wczoraj wysłuchałem statementu Andrzeja Dudy o tym, że wszyscy będziemy latać prywatnymi samolotami, dlatego potrzebujemy lotnisk. Tak, panie Andrzeju, po tym jak zakazujemy samochodów, jeżdżenia samochodami spalinowymi, po prostu w zamian za to wszyscy się przesiądziemy do samolotów. Tak. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest bez wątpienia. Tak, możliwości. Janku, ten elektorat PiS. Tak, i, szczególnie elektorat i, PiS, PiS po prostu. Rzeczywiście. Na samoloty samoloty są dla niego najbardziej wskazane. Może i tak, bo jak wiemy, PiS spowodował to, że wyłączył komunikacyjnie swój elektorat w zasadzie. No, pomyślcie państwo o tych faktach. no to teraz będą lotniska małe, będą sobie latać, panie do kościoła będą sobie latały, czy do przychodni. Y, te, o której tak się upomina e, ryzyk, nie mówię, ojciec, Janku, pamiętaj, e, mochorowe berety będą Państwu... czapki pilotki. Będą czapki pilotki zamiast mochorowych beretów. Tak. Ja mi się zawsze przypomina, jak ty mówisz, ojciec, to mi się przypomina jeden z genialnych skeczy któregoś z naszych nowszych kabaretów. Wybaczcie, chłopaki, ale nie pamiętam, który to był kabaret, bo gdzieś w środku <laughs> włączyłem ale nie mówcie do mnie tato, kiedy ja do was mówię skurw i tak dalej. I... wiesz, no, Bóg na Smoleń mówił inaczej, że ża żadnego dziecka na ulicy nie odtrąci, bo nie wie, czy przypadkiem nie jego. Jarosław Kaczyński nie ma tego problemu. Jarosław Kaczyński wie, że ze związku z dwóch mężczyzn dzieci być nie może. I siadamy... Ale, 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 ale. To ale... praktyk, Janku, tutaj to jest praktyk. My tylko teoretykami. Tak, ale... Praktyków należy słuchać, jednak praktyka przed teorią. Tak, Musi wytłumaczyć jeszcze jako praktyk Szymonowi Hołownie, że siedzenie okrakiem na barykadzie to jest poważny problem, bo taka pozycja długo może tworzyć różnego rodzaju kłopoty, problemy. Panie Szymonie, niech pan uda się, może pospiewacie wspólne piosenki, czy przejdziecie na ty, bo to jest Jarosława taka metoda, i opowie, jaki to jest problem z siedzeniem okrakiem na barykadzie. Lepiej od razu do Jarka i, i będzie wszystko ok, bo pan tak łagodnie, delikatnie, a cały czas w, w, w upale, w takiej pozycji, to może się zrobić kłopot. To tak, a, a próbu subwencji się... właśnie tak, no Właśnie i yy, yy, subwencja, Dlaczego mieliby stracić yy, subwencję. Otóż yy... To jest tak, w rozmowie z ManyPL sędzia Wojciech Chrymeniński, co ciekawe, kiedyś dobry znajomy Jarosława Kaczyńskiego, były szef państwowej komisji wyborczej, stwierdził, że komisja powinna się uważnie przyjąć wyborcze, przyjrzeć się wydatkom PIS podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. I tutaj cytat. Opisane przez media nieprawdziwości w sprawie funduszu powinny dopingować państwową komisję wyborczą do przyjrzenia się w tej sprawie tak już tak, buś, tak, tak, Buś, buś pokaż się Busiu, pokaż się Buś właśnie tutaj przyszedł o, Buś, pokażesz się? pokażesz się na chwilę wszystkim? no niestety nie widzimy jeszcze Busia Buś poszedł sobie, no Busiu, nie denerwuj się tak, Buś już, nie chce być w telewizji przepraszam za przerwanie także Państwo Buś, jak sama nazwa wskazuje zna wiele tajemnic właśnie jesteśmy w trakcie negocjowania z nim kontraktu Szanowni Państwo, na piątek, na piątkowe piątkowy takie cotygodniowe raporty Busia. No, na, na razie po prostu trwają rozmowy. Buś bardzo niechętnie rozstaje z wiedzą, którą posiadł, ale, ale, ale działamy. Buś biega pod bramę i przynosi ciekawe informacje. Nie chcę oddać teczki, ale może, Janku, przekonamy go w końcu. Ja mówiłem, Janek nawet komik zrobił o tobie. Tak. W każdym razie... E... Biuro Państwowej Komisji Wyborczej ma 9 miesięcy od zakończenia kampanii na zweryfikowanie oświadczeń złożonych przez partię i komunikaty. Jeżeli w trakcie kontroli zostało potwierdzenie uchybienia, PIS może to boleśnie odczuć, to jest cytat z tego: partia może stracić znaczną część subwencji, która w poprzedniej kadencji wyniosła tam tutaj 23,5, natomiast ja Państwu mówiłem, że ona ma wynosić 26 milionów. Natomiast tu nie ma znacznej części. To jest tak, Szanowni Państwo, że to jest system zero jedynkowy, że za przeproszeniem, głupawa Duperela może kosztować po prostu, bo to jest 4 lata dotacji, to jest ponad 100 milionów złotych może stracić Kaczyński. Od tego oczywiście się można odwołać do sądu. Jak, o, o co chodzi? Chodzi o to, że tam muszą być ujawione wszelkie wydatki związane z kampanią wyborczą. Tu mamy do czynienia. W sposób ewidentny finansowanie kampanii wyborczej, części polityków, startujących z list PiSu, z funduszy państwowych, i to powinno zostać zakwestionowane. To znaczy, ludzie ziobry płacili medium za promocję swoich osób w kampanii wyborczej. No i to kompletnie jest nieuwzględnione w raporcie. No to jest oczywiście kompletnie nielegalne. I to jest, to jest ciekawe, bo do tej pory oczywiście, bo to jest taka dosyć ciekawa historia, że Państwowa Komisja Wyborcza jest wybierana przez większość Sejmową, danego Sejmu. Więc jak PiS wygrywał wybory i rządził w Polsce, to on sobie uchwala, u, 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 wybierał taką komisję wyborczą, która generalnie była ślepa na jego wałki. Natomiast piłowała wałki przeciwników politycznych. No i teraz mamy drugą sprawę. No mamy teraz komisję, w której którą obsadziła demokratyczna większość obecnego parlamentu. I tak naprawdę to, to jest wola polityczna dziś, no bo powody do tego, że żeby odebrać im tą dotację mają, bo na przykład mówimy o tych nagraniach których widać ewidentnie związek datków z Funduszu Sprawiedliwości z wyborami. Jak chociaż wtedy, kiedy Matecki mówi o 15 milionach, no. no. To, to co mówił, że musi podzielić na 41, chodziło o okręgi wyborcze. Tak? W jaki sposób on ma to podzielić? Tak, no, 41 o, o tego, czyli że po prostu, że te pieniądze służą kampanii wyborczej, że one są dzielone wśród polityków startujących w 41 okręgach i w ten sposób mają, są takim nieformalnym zastrzykiem finansowym, czyli kompletnie nielegalnym źródłem finansowania kampanii wyborczej. No i teraz jest pytanie tak naprawdę, teraz tylko jest i wyłącznie o wolę polityczną, bo y, czy ona będzie, no. Powiem szczerze, mamy dużo takiej, takiego, przepraszam, takiej miękkiej gry wobec pis Przede wszystkim, jeżeli chodzi o niewyżynanie ludzi w spółkach, ziobrystów, obajtkowych, pisowców, no tutaj ja sobie nie wyobrażam, żeby jednak nie odebrać pieniędzy PiS PiS-owi. Jeżeli te 100 milionów złotych oni stracą, to będzie partia miała PiS gigantyczny problem. To już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o, to, o źródła ich pochodzenia. To znaczy y, PiS uchwalił tą ustawę, ona jest ustawą karte kartelową. Y, ta ustawa kartelowa po prostu polega na tym, że w 2000 roku uchwalono ustawę, która bardzo mocno ograniczyła możliwość finansowania polityki, w zamian za to przyznała istniejącym już partiom dotacje, tym, które są w parlamencie. W efekcie doszło do takiej sytuacji, że, ci, że aby wejść y, i złamać... Y, monopol tych ludzi, którzy są już w parlamencie, trzeba mieć bardzo dużo farta, dlatego, że jak dochodzi do wykupywania reklam telewizyjnych, które są strasznie drogie, no to wygrywają ci, którzy mają najwięcej hajsu. Najwięcej hajsu wygrywają mają ci, którzy są już w parlamencie. To jest taka, taki paradoks znaczy paragraf 20... dwa styłując scenę polityczną. Poprawy. Tak, to jest betonowanie, to jest kartelizacja sceny politycznej. Od czasu uchwalenia tej karte, kartelu tego politycznego udało się wejść tak naprawdę paru tylko ugrupowaniom. Bardzo mało z tych ugrupowań zagościło na stałe. Takim stałym elementem, jak na razie, to jest konfederacja. Trudno mówić o stałym elemencie Polska 2050, bo to jest dopiero pierwszy ich parlament, Zobacz, trzeba zobaczyć dopiero. Do... Konfederacja jest w drugim. To są takie partie, które się pojawiły na skutek właśnie który, pomimo zabetonowania sceny politycznej. Natomiast wcześniej, zobaczcie Państwo, pojawiła się nowoczesna, która nawet weszła do parlamentu, zdobyła dotację, ale się potem posypała, dlatego że weszła do tego parlamentu na kredytach, a potem potem się okazało, że te kredyty trzeba spłacać. Ja nie wiem, jak to w tej chwili jest, wygląda się do tej pory, Tam, ponieważ te kredyty były gwarantowane przez osoby fizyczne, członków partii, to one są spłacane. Natomiast no, ewidentnie to jest duży, olbrzymi handicap. i wyłączenie PISowi 100 milionów złotych tak naprawdę rozwiązałoby problem wyborów prezydenckich w przyszłym roku i rozwiązałoby problem wyborów też parlamentarnych za, za 4 lata. I to jest ciekawe, Tomku, bo to w zasadzie mówimy, że nie. Pytanie nie jest o to, czy są podstawy, bo podstawy o to, żeby im zabrać te pieniądze są. Pytanie tylko, czy znajdzie się wola polityczna, by to zrobić. Tak, ja widzę, że jest radykalna zmiana u pana sędziego Hermelińskiego. Pan sędzia Hermeliński bardzo tak łagodnie podchodził wcześniej do, do tych ewidentnych nieprawidłowości, które wynikały chociażby z tego oharaczowania szefów spółek Skarbu Państwa przez. Przez PiS, czy, czy ludzi mianowanych do społeczeństwa państwa przez PiS. Sama wypowiedź pana Kostrzewskiego, byłego długoletniego człowieka, który zajmował się finansami PiSu, no, jasno określał to, że, 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 że to jest niedopuszczalne i tutaj jest łamane prawo. Teraz pan Hermeliński zrozumiał, że tak być nie może. Pan, bardzo dobrze tak pan sędzia zrobił. Wcześniej, pamiętacie państwo, jeszcze przy wyborach. 15 października był, był problem w dokładnym obliczeniu na przykład głosów w zagranicy i później się no to jest takie przysłowie że nie ma takiej rury której nie można odetkać i rura się odetkała. I jak widzicie państwo teraz już część tych ludzi, którzy dawniej nie zajmowali stanowisk żadnego stanowiska, przepraszam nie stanowiska, tylko stanowiska, teraz Zaczynają już działać. To jest bardzo zły sygnał Jarosława Kaczyńskiego, bo to znaczy, że Jarosław jest już schyłkowy. Ci ludzie zdają sobie sprawę, że to, co wydarzyło się, to znaczy tak naprawdę worek otworzył Donald Tusk. Donald Tusk publicznie mówiąc w tych spotkaniach z agentem KGB, Wasinem i później mecenas Gierty, który. No Pokazuje tę kuchnię polityczną, jak oni po prostu kradną pieniądze i dzięki naszym pieniądzom wygrywają wybory. No, mając od razu zupełnie inną pozycję startową, sami Państwo widzicie, taka mała partyjka e, ziobry, taka partia kanapowa, nagle otrzymując Fundusz Sprawiedliwości i Lasy Państwowe, była w stanie. E, Robić takie rzeczy w polskiej polityce. Te wszystkie historie związane z Pegazusem i resztą. No, cieszę się, że w tej chwili będą mieli bardzo poważne utrudnienia dotyczące wprowadzania tych pieniędzy, jak powiedział, niezwykle ważną rzecz, bo tutaj wystarczą działania skarbówki, żeby dokładnie przyjrzała się, skąd oni biorą kasę. To będzie bardzo ważny problem, szanowni państwo. Niezwykle poważny problem, jeżeli ja. chodzi. Kaczyński już, już zrobił bardzo niepopularne ruchy wśród swojego klubu parlamentarnego i wśród, swoich, wśród członków PiS, bo, bo, bo każdy ich opodatkowywać. Posłom tutaj z, z, z polskiego parlamentu każe się opodatkować na 10 tysięcy złotych, żeby każdy dał 10 tysięcy złotych na kampanię w, w eurowyborach. No. Z tego, z tego, co mówią, co mówią wiewiórki, albo co przyniesie nam buź, tak, buź tu stoi cały czas. <noise> Patrzy się, co, przy, co przyniesie nam buś co mu powiedzieli, to powiem Państwu, że tam jest bunt. Oni mają dosyć, bo wiedzą, że no, ci posłowie nie mają ani takich pieniędzy, chociaż mają naprawdę bardzo dobrze, jak w Parlamencie Europejskim, nie mają tych przyszłych y, możliwości, które się otworzą, kiedy wygrają y, do, y, wybory do, do Parlamentu Europejskiego ci ludzie z Pisu, dlatego nie chcą im napędzać tego wszystkiego. To jest no, normalne, a Kaczyński każe, Kaczyński ich zmusza, o, tam ten system działa naprawdę bardzo dobrze. Kto nie zapłacił, co się dzieje, jest w jakiś sposób y, y, monitorowany. Wiecie Państwo, nikt tego nie lubi i w końcu. To wszystko, chciałem użyć takiego słowa, którego nie mogę. To wszystko się rozwali. No tak. Dlatego, ten ruch dotyczący finansowania, legalnego finansowania PiSu jest niezwykle ważny. Zwróćcie, zwróćcie Państwo uwagę, on teraz nie jest przez media tak eksponowany, to robi szalony problem. Pamiętacie państwo, jak kiedyś PSL-owi zrobiono taki problem. PSL y, długo nie mógł się po tym podnieść i wrócić do, do dawnych, do dawnych wyników do, do dawnej pozycji. Tak samo, tak samo y, znaczy z, 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 były, były te działania wobec partii Palikota, by, ty, tych działań było mnóstwo, no, były, były te działania wobec partii y, pana Petru. I tutaj Ciągnęły się za nimi te rozliczenia niezwykle długo. To, to jest bardzo poważna broń. Tak, natomiast ja jeszcze raz powtórzę, tutaj potrzeba woli politycznej. Potrzeba po prostu chcieć zabrać Kaczyńskiemu dotację. To jest decyzja, merytory. podstawy merytoryczne są. Przez wiele, wiele lat był taki trochę. Pakt o nieagresji. Krewą Jan Ale nie, że nie zabieramy sobie dotacji. To znaczy, oni się wszyscy bali, że jak my zaczniemy zabierać, to w końcu zaczną, to w końcu się zacznie robić w ten sposób, że my dlatego. Więc to było takie trochę nie się. Ja pamiętam, kiedyś analizowałem wyniki kampanii wyborczej z lat 2005 i się okazało, że oba sprawozdania, zarówno sprawozdanie z kampanii Donalda Tuska, jak i Lecha Kaczyńskiego pozostawiało bardzo dużo do życzenia. W tym, I to było ewidentnie, było na zasadzie takiej, że obie strony po prostu gdzieś tam się spotkały i było na zasadzie, dobra słuchajcie chłopaki, wszyscy jesteśmy umoczeni po prostu w nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, tam bodajże u Lecha Kaczyńskiego to było tak, że tam nie było w ogóle żadnych telefonów ujętych żadnych tych sprawozdaniach. Musiałbym to odtworzyć. Krótko mówiąc, to było takie robione na pokaz. Ja skończyć z też... subwencjami raz na zawsze i skończyć To z ogóle A. Nie, to są tak. znaczy, to Polski system powinien tego. Jak, jak to jest rozwiązane w Stanach Zjednoczonych? W Polsce Jarosław Kaczyński i świętej pamięci Ludwik Dorn, kiedy forsowali tą ustawę, to obłudnie twierdzili, że to jest ustawa, która ma zapobiec skorumpowaniu polityków, pod adresem takim, że jeżeli tego nie wprowadzimy, to politycy będą przyjmować lewą kasę. To przypominam mniej więcej tak, że dadajmy ludziom, nie wiem, urzędnikom dodatkowy jakąś taką zryczałtowaną formę państwowej łapówki, bo jak im nie damy, to będą brać prywatnie. Ta bzdura. W Stanach Zjednoczonych mi się podoba, jak to zostało rozwiązane. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że wszystkie praktycznie możliwe subwencje, dotacje są legalne, trzeba je tylko zgłosić. Tak. Są bardzo wysokie, drakońskie kary za nielegalne finansowanie kampanii wyborczych, sięgające nawet chyba kilkudziesięciu lat więzienia. Szczególnie gdyby to pewnie udowodnić pochodzenie tych środków z zagranicy. Gdzie się ukrywa po prostu. A, się... Ale to jest, jeżeli się podaje te pieniądze do publicznej wiadomości, tak, za, zapłacił nam dziś pan Iksiński i tutaj jest tego, albo zapłaciła nam taka, taka spółka, o której wiemy, że jest powiązana z tym i z tym. I Będzi... to jest... ja, oligarchów będzie problem, bo wyjdzie, że płacą na wszystkie partie. I to... No to jest... o, to jest... Ale to jest jasne, szanowni państwo, jest bardzo niewielu ludzi w Stanach Zjednoczonych. ja Są np. tacy Słynni bracia Kohen, którzy. Nie Cohen... Koch, przepraszam. Bracia Koch. Bracia Kohen to są ci od filmów a tak. Bracia Koch, którzy po prostu finansowali akurat głównie republikańskie wolnościowe partie i tam po prostu było widać jakieś gigantyczne przepływy. I to nikogo nie bolało. Jeżeli zrobić by tak, dlaczego Kaczyński to będzie przeciwko tebu? Dlatego, że on w jawnym systemie, Odpadnie, bo ich ludzie nie będą inwestować w nich. Oni dostają kasę taką, powiedzmy sobie, taką najbardziej brutalnie mówiąc, lewą, natomiast mają pokrycie. Ja pamiętam, jak wiele razy przychodzili, jak robiliśmy taką usługę jeszcze w innych spółkach, pomagałem ludziom optymalizować koszty druku, to przychodzili do mnie politycy, którzy chcieli kupić że za moim pośrednictwem dróg, tylko żeby na y, druku było napisane, wydrukowano znacznie więcej ulotek niż w rzeczywistości. No co jest niemożliwe, mówię, no bo panowie, no przecież to ma swój koszt jednostkowy. No przyjdzie ktoś i się po prostu z rządu skarbowego zapyta, jakim cudem to w ogóle było opłacalne. Przestępstwo po bo... prostu. No, tak, ale jakim cudem przez poświadczenie nieprawdy. No jak można wydrukować, powiedzieć, że się za powiedzmy 1000 złotych wydrukowało dziesięć tysięcy ulotek. No przecież tak nie można bo oni mają limity na kampanię, więc oni by chcieli zapłacić więcej, ale dostać fakturę na mniej. Od tego, że Wy nam wydrukujecie coś na czarno. Tylko potem tego. No różnie sposób jest to rozwiązywane. Będzie, ja, będzie to, trudniej prać pieniądze, gdyby to było w ten sposób Tak, oczywanie. to jest tego. Więc ziobryści tak naprawdę załatwili Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz pytanie, czy znajdą się odważni w Państwowej Komisji Wyborczej, którzy pociągną ten temat i krótko mówiąc, przepraszam, dojadą Jarosława Kaczyńskiego i zabiorą mu 26 milionów rocznie. Prawda jest taka, że ziobro powinien kosztować ziobra. Kaczyńskiego te 100 milionów dotacji. No, zobaczymy, czy będą odważni. Wbrew pozorom Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów ma tutaj olbrzymie znaczenie. Wszyscy chcą pokazać, że oni nie chcą być zainteresowani tej komisji, bo u nas bywało różnie. I brawo. Teraz dopiero zobaczycie Państwo, że taka komisja była potrzebna. No. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, e, historia, e, to jest jeden z magazynów, którego jesteśmy wydawcami. E, w pre Prezydentka Polski, żona Ignacego Mościckiego rządziła drugą Rzeczpospolitą. E, to jest pani Maria Dobrzańska. E, to jest polski szpieg na porona, jak syn Konfederatów Barskich zrobił karierę u Bonapartego. Jest, szanowni Państwo, mój tekst o tym, jak e, przegrywają e, napastnicy, silniejsi napastnicy. O ile w XIX wieku wygrywali wojnę, no to jest kawałek busia się pojawił. No, to jest bo... ucho busia, szanowni Państwo, tak, bo busia. Bartka buś... też przez sekundę była taka. <laughs> Butej, stoi koło mnie i też chce nagrywać. Musimy też coś powiedzieć? No? więc, szanowni Państwo, jest kawałek busia w telewizji. No, no. Mieliśmy. Więc. Szanowni Państwo, no i oczywiście polecamy książkę Izabeli Pek. Panno Jaryco, pa, Panie Jarosławie, Panno Jaryco po 17.30, wie Pan co, no skończyła się zabawa, Poseł Joński, no wdroży wszystkie procedury, które mam nadzieję będą skuteczne. Zgłosił się do Prokuratura Generalnego o to, żeby skutecznie e, pana Obajtka doprowadzić przed Komisję Śledczą. Również poszukuje go prokuratura. No i teraz prokuratorzy nie będą mogli się e, migać i, i, i e, nie prowadzić dalej tych postępowań. E, panie Jarosławie, Obajtek, go nie wytrzyma, bo to jest jakiś hebro. On wypiszczy to, co pan tam robił. Zobaczy pan, że on niedługo to wypisz. Do więzienia, pani Jarosławie. Proszę państwa, no ja rozpadł do więzienia, my do zobaczenia.